studio Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Dzień dobry Państwu. Wielka woda dotarła do naszego województwa. W związku z tym dzisiejszy program Region Południa dedykujemy aktualnej sytuacji powodziowej. Lubuskie zarządzanie kryzysowe jest w pełnej gotowości. Sytuacja hydrologiczna jest stale monitorowana. Pierwsze lubuskie miasto na drodze fali powodziowej. Czyż Protawa była gotowa na czarny scenariusz? Woda wdarła się już też do drugiego z miast nad rzeką Bóbr – Żegania. Służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na bieżąco monitorują sytuację na lubuskich rzekach i zbiornikach wodnych. Wojewoda Marek Cebula oraz marszałek Marcin Jabłoński spotkali się w celu omówienia jak najlepszego przygotowania się do fali, która jednak płynie w naszą stronę. Mieszkańców prosi się o korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji, jak te udostępniane przez Urząd Wojewódzki. Chciałem za pomocą tej konferencji, za pośrednictwem przede wszystkim uspokoić mieszkańców, poinformować o istniejącej sytuacji, że jesteśmy przygotowani. Analizujemy każde scenariusze. Spółki miejskie, służby miejskie, Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pracuje w trybie ciągłym. Obserwujemy sytuację w Polsce. Już dzisiaj mam spotkanie poprzez infolinię z wojewodą, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe. Jutro mamy zespół zarządzania kryzysowego powiatowy. Cieszę, uspokajam, nie mamy przekroczeń. Nie mamy zagrożeń, ale musimy trzymać rękę na pulsie. Przede wszystkim miasto musi być przygotowane, a co najwyższe miasto pomaga, bo wczoraj udało się zebrać dary, wodę, produkty żywnościowe i wyjechał transport ochotniczej straży pożarnej od Narzeżonej Góry do Kłodzka. Jeśli chodzi o wodę pitną, na dzień dzisiejszy sytuacja jest stabilna, mamy też przygotowane zabezpieczenia ochronne, jeśli chodzi o Obrzyce. To więc, tak jak powiedziałem, zobowiązałem Departament Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego. Współpracujemy ze Strażą Pożarną, z OSP. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana i bezpieczna. Uspokoić w kwestiach bezpieczeństwa naszych mieszkańców, co wygląda trochę abstrakcyjnie, ale na terenie ogromnej części zlewni Warty nadal mamy ostrzeżenie hydrologiczne o suszy hydrologicznej. Warta jest nadal w stanach wody niskiej. Na terenie Gorzowa mamy dzisiaj 193 cm poziomu wody. Tak naprawdę stan ostrzegawcy to jest 390, stan alarmowy to jest 490 i zarówno Warta, jak i zbiornik retencyjny w Jeziorsku mają naprawdę potężne rezerwy, więc nic nam na chwilę obecną nie grozi. Natomiast reagujemy oczywiście na to, co się dzieje w Polsce. Uruchomiliśmy sztab, który przygotowuje całą zbiórkę. Będziemy koordynować zbiórki w mieście, dlatego że też wielu mieszkańców z inicjatywami zbiórek wychodzi. Dlatego od dzisiaj uruchamiamy tutaj na sali sesyjnej magazyn centralny, do którego będzie można od godziny 7 rano do 19 przywozić wszelkiego rodzaju pomoc. Przede wszystkim woda, koce, śpiwory, długoterminowa żywność oraz karma dla zwierząt. Kolejnym elementem jest zbiórka w szkołach, dlatego żeby mieszkańcy mieli blisko. We wszystkich szkołach i przedszkolach, do wszystkich szkół i przedszkoli można przynosić również wszelką pomoc. Również w tym standardzie. Przygotowujemy się ciągle, analizujemy sytuację, procedury, które mamy opracowane. Zielona Góra Miasto działa w pewnym ogniwie bezpieczeństwa. To m.in. Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Policja, Administracja Zespolona, również inne samorządy naszego regionu, które wspólnie będą działać w zapleczu tego zagrożenia, czy w przededniu tego zagrożenia, jakim jest stan ostrzegawczy, a później alarmowy na rzece Odra. Nie ma w tej chwili realnego zagrożenia. W dniu dzisiejszym scenariuszu, które przewidujemy i wysokość rzeki, która będzie grubo niższa o 2 metry ponad od stanów szczytowych roku 1997 i 2009, pozwalają nam być optymistami, co wcale nie oznacza, że my nie analizujemy również scenariuszy bardziej niekorzystnych, czy nawet pesymistycznych dla nas i przygotowujemy się do działań w zakresie wsparcia mieszkańców.
mieszkańców i służb bezpośrednio realizujących zadania na wałach. Rzeka jest bezpieczna nawet w tym poziomie, który ma, więc analizujemy sytuację, przygotowujemy się, robimy, sprawdzamy stany magazynowe naszego magazynu. Pan prezydent wnioskował do wojewody lubuskiego uzupełnienie go stanu magazynowego i skupiamy się na przygotowaniu, ewentualnym przygotowaniu i sprawdzeniu, czy te procedury nie zostały w perspektywie tych zdarzeń, które dzieją się na południu naszego kraju, niedoszacowane. W poniedziałek nasza kamera odwiedziła Szprotawę. Mieszkańcy byli wtedy jeszcze spokojni, mimo zaleceń, aby jednak przygotować się na ten czarny scenariusz. Niestety fala kulminacyjna przeszła przez Szprotawę, zbliżając poziom wody w Bobrze do tego z pamiętnego 97. Aktualnie poziom wody systematycznie się obniża, a najgorsze już minęło. Jesteśmy po ciężkiej nocy. Staraliśmy się zabezpieczyć wszystkie takie newralgiczne, zagrożone miejsca w naszej gminie i oczekujemy na przyjście fali kulminacyjnej, która się opóźnia. Z najnowszych prognoz meteorologicznych i tych modeli matematycznych wynika, że ta fala przyjdzie do nas albo późno w nocy, albo jutro w godzinach porannych. Niestety te modele pokazują, że ta fala będzie bardzo wysoka, dlatego tego się obawiamy. Teraz przygotowujemy się do ewentualnej ewakuacji takich zagrożonych miejsc naszego miasta. Mój syn prawie tam mieszka przy Bobr osiedle. Bardzo się boję, no ale trudno. Jestem dość daleko od wody, to się nie boję, ale myślę o innych. Naprawdę będzie dobrze, bo Bóbr jest dużą rzeką, ale on ma się po drodze gdzie rozlać, także Szprotawa jest bezpieczna, wydaje mi się. Sowiny są bardziej zagrożone, bo tam walczą, zabezpieczają się worami, do trzeciej w nocy walczyli i teraz też już się organizują i będą robić jakieś zapory, także my możemy tutaj być bezpieczni, wydaje mi się. No ja już przeżyłam kilka tych powodzi, także to nie jest tragedia. Na razie to nie jestem spokojny, bo tu były jeszcze większe powodzie. Tak jak tu stoimy, to było zalane. Ja mieszkałem tam za mostem, nie? To przez nasze podwórko normalnie woda leciała, tu przez młyn to było tak, że przez okna woda wylatywała, nie? No a w tej chwili mieszkam na osiedlu, no to się nie boję, bo wysoko. To były lata, pamiętamy lata, że była, Bóbr wylał tak aż tam do poczty, nie? I akurat ja mieszkam tu na Muzealnej, bliżej tego mostu, no było tam, do piwnicy podchodziła woda, no ale potem tak to szybciutko jakoś, wie pani, zostało normowane. To znaczy teraz jakoś spokój, nie czujemy jeszcze żadnego, ale współczujemy wszystkim, których tak zalało. Straszne, to jest przygnębienie jest mimo wszystko. No czekamy na rozwiązanie szczęśliwe. Nawet sobie zafundowałam wczoraj film o tej wielkiej powodzi z 97. No ja ją przeżyłam, nie? I stanowczo jest lepiej. No i jest pozabezpieczane, dużo porobiło jednak miasto. Niestety prognozy wyglądają źle. W 97 fala kulminacyjna w Szprotawie miała 480 cm. Te modele meteorologiczne pokazują, że ta fala, którą się spodziewamy, może osiągnąć nawet 600 cm, czyli bardzo niebezpieczny poziom, historycznie wysoki. Mamy nadzieję, że gdzieś ta woda po drodze się rozpręży i ta fala kulminacyjna będzie dużo niższa. Niemniej jednak przygotowujemy się na ten wariant taki pesymistyczny. Jestem w kontakcie ze służbami wojewody. Prawdopodobnie ściągniemy wojsko tutaj do nas, do pomocy, żeby było w gotowości, gdyby ten czarny scenariusz miał się zrealizować i weszłoby w grę ewakuacja. No niestety sytuacja jest dynamiczna i no i niestety mało optymistyczna, mimo że nie pada, ale nie wiemy, czy też ta woda gdzieś tam, znaczy na pewno na zbiorniku pilchowickim dalej ta woda płynie, więc trudno przewidzieć, jak to się ułoży jutro i pojutrze. Robimy co możemy, ale no to jest żywioł i pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie jakby przewidzieć. Ta sytuacja jest tutaj bardzo trudna. Wczoraj był tutaj pan wojewoda, który zarządza w województwie całą akcją. Dzisiaj jest pan dyrektor. My też przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, czy w jaki sposób możemy się
do czegoś przydać, w jaki sposób wesprzeć tutaj panią starostę i lokalnych włodarzy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, będziemy nie tylko z Państwem duchem, ale także ciałem, ale także oczywiście każdy potrzebujący może liczyć na nasze wsparcie. To wszystko niestety wygląda bardzo tragicznie, a tak jak mówiłem, to główne zagrożenie jeszcze przed nami. Liczę głęboko i lubuskie polskie społeczeństwo wielokrotnie w trudnych sytuacjach charakteryzowało się takim solidaryzmem. Jestem przekonany, że i w tym przypadku będziemy wspólnie, razem. Nikt potrzebujący pomocy nie zostanie sam. Relacja oczywiście pokazała Państwu momenty sprzed uderzenia fali wezbraniowej. Kolejnym miastem na jej drodze był Żagań, którego mieszkańcy nie czekali na to, jak rozwinie się sytuacja, a przeszli do działania. Choć miasto zabezpieczono, w nocy z 17 na 18 września ewakuacja części miasta była konieczna. Aktualnie możemy ze spokojem powiedzieć, że woda opadła. Pesymistycznie przyjmujemy następne obszary, następne ulice, następne informacje wydajemy do naszych mieszkańców o ostrożność, następne ulice zabezpieczamy, wspiera nas Wojsko 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, wspierają nas ochotnicy, co widzicie, bardzo wszystkim dziękuję, okoliczne miasta, wojewoda lubuski, jesteśmy zaopatrzeni w piach, w worki, robimy wszystko, co w naszej mocy. Po prostu jesteśmy tej starej daty, że jeszcze czujemy się, że trzeba pomóc i przyjechaliśmy z własnej woli, żeby pomóc tutaj ludziom akurat z Żagania. W zabezpieczeniu ładujemy worki. Nie? To było z 10 tirów wysypanej piasku i to wszystko my załadowali do worków. Pracuję, mam firmę budowlaną w Niemczech. Przyjechałem po prostu do Polski na swój region, żeby pomóc. Przyjechałem nasypywać worki z piaskiem. Wczoraj też byłem jeszcze wieczorem, no bo wczoraj wróciłem o 17 gdzieś tak i pomagaliśmy jeszcze. No i dzisiaj przyjechałem też. I też u siebie pomagaliśmy na ulicy, bo no nasza Śląska może nie jest zagrożona teraz, ale myślę, że lepiej się zabezpieczyć. Polacy to są taki naród, że dopiero jak się już coś naprawdę stanie, to zaczynają to widzieć i zaczynają działać. A w tej chwili no, nie widać tego takiego zaangażowania, żeby było jakby nie straż, nie wojsko, to no, ciężko by było. Nie? No teraz zaczęły tu zjeżdżać wozy cywilne, widzę, i ładują. Z początku no, nie było, nie? My byliśmy jako z jednostki jedni, nie wiem jak tam inne jednostki, czy gdzieś indziej są, czy nie, bo po prostu my tutaj robimy, co nam każą i będziemy dotąd, aż trzeba będzie. Nie? Obawiam się tylko tego mostu głównego, jak dojść do Biedronki, bo to jest mój najbliższy sklep, ewentualnie Kaufland. Czekamy, co będzie dalej. Trudno powiedzieć. Ludzie potracili cały swój dobytek, tak? Ja teraz miałam wyjeżdżać za granicę, no niestety nie mam wyjazdu, bo nie mogę, bo przewoźniku mam z Kłodzka i jestem zablokowana. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Bądźmy dobrej myśli. No my od piątku monitorujemy, jak te opady większe są, monitorujemy tą sytuację, ale w tej chwili to, co się dzieje, to, co się stało na zbiorniku Pilichowice i ten większy zrzut niż spodziewany z Czech, no doprowadził do sytuacji nieprzewidywalnej, której nikt się nie spodziewał. Żaden rządowy fachowiec się tego nie spodziewał i widzimy, co w Polsce się dzieje. Łączymy się ze wszystkimi gminami, współpracujemy. Dziękuję wszystkim samorządowcom, którzy są z nami w kontakcie i wspierają nas. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. W tym wydaniu pokazaliśmy Państwu przygotowania i nastroje sprzed nadejścia fali na rzece Bóbr, ale będziemy Państwa na bieżąco informować na temat sytuacji powodziowej przechodzącej przez Lubuskie. Teraz zapraszamy na rozmowę z Jackiem Engel z koalicji Ratujmy Rzeki, prezesem Fundacji Green Minds i członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Do zobaczenia. Adrian Stokłoso, to jest rozmowa dnia. Dzień dobry Państwu. A Państwa moim gościem jest pan Jacek Engel, Koalicja Ratujmy Rzeki, prezes Fundacji Green Mind i członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zapytam eksperta, czy widzi Pan jakieś powiązania, jakieś wartości wspólne tego, co wydarzyło się w Polsce
na południowym zachodzie w roku 1997, gdy mówiliśmy o powodzi tysiąclecia, o tej wielkiej wodzie w 2010 roku i o tym kataklizmie sprzed kilku dni, który nawiedził Dolny Śląsk, Opolszczyzna. Teraz ta fala kulminacyjna wchodzi do województwa lubuskiego. Widzi pan takie punkty wspólne tych sytuacji, tych powodzi? Znaczy ewidentnie punkty wspólne to jest między 97 rokiem a bieżącym, kiedy przyczyną powodzi był bardzo duży, gwałtowny, krótkotrwały w sumie opad na południu Polski i w Czechach. Przy czym w tym roku ta powódź ma większy zasięg, w sensie, że mamy i Czechy, i Słowację, i Austrię, i w tej chwili Włochy. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no to sytuacja jest podobna. Ten opad w tym roku był według danych IMGW jeszcze większy niż ten w 97. Ale pana zdaniem przez te prawie 30 lat, po drodze mając ten 2010 rok, coś się w Polsce zmieniło, czy nie mamy na to wpływu, bo widzimy, jakie są skutki tego na Dolnym Śląsku, przede wszystkim na Opolszczyźnie. Porozmawiamy potem pewnie jeszcze później o województwie lubuskim, ale patrząc na to, co wydarzyło się prawie tydzień temu właśnie na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, pytanie jest jakkolwiek zasadne, czy można takich rzeczy uniknąć, czy to po prostu jest natura, to są nieodwracalne zmiany klimatu i z tym się nie da wygrać. No więc zacznę może od pierwszej części pytania. No niewątpliwie mamy dużo lepszy system ostrzegania. No po prostu dane IMGW, które spływały jeszcze zanim się zaczęła powódź, kiedy prognozowano opady, teoretycznie pomagały służbom przygotować się do tej powodzi lepiej. Czy służby to wykorzystały, to już jest inna sprawa. No więc jakby ten system ostrzegania jest na pewno lepszy. System też prognozowania na bieżąco jest dużo lepszy. Możemy nie tylko zobaczyć na danych IMGW, jaki jest poziom wody, ale możemy na modelu zobaczyć, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach. Oczywiście to jest tylko model, prawda? On ma obarczony z jakimiś błędami, ale no generalnie system ostrzegania na poziomie IMGW jest dużo lepszy. Niestety system ostrzegania dotyczący zagrożenia ze strony zbiorników w dalszym ciągu jest marny. W sensie go nie ma po prostu. To do tego wrócimy przy okazji Kotliny Kłodzkiej i tego, co tam się wydarzyło. No i jeśli chodzi o zabezpieczenie, to tak, z jednej strony jest lepiej, no bo zbudowano suchy zbiornik Racibórz, który ewidentnie ścina falę powodziową na Odrze. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, no, jakaś taka po oddaniu tego zbiornika do użytkowania, jakoś tak wszyscy popadli w, nie wiem nawet jak to nazwać, no ale w takie samozadowolenie, tak to nazwijmy. Jakby no, oczywiście wiele osób z branży zdawało sobie sprawę, że Racibórz nie rozwiąże wszystkich problemów, no i to widzimy Teraz. Chyba rozwiązał sprawę Odry, ale nie mówimy o tym, co działo się właśnie w Kotlinie Kłodzkiej, w tych wszystkich dorzeczach Odry. No chyba tam największy był problem i tutaj szukano rozwiązania, którego nie znaleziono tak naprawdę. Tam też były różne przecież przepychanki trwały od lat na temat budowy zbiorników i tego typu różnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. No dzisiaj wiadomo, każdy mówi, że wszyscy wokół są winni, ale tak naprawdę rozwiązania do dzisiaj nie znaleziono, nieporozumienia ponad podziałami też nie znaleziono. Jak zapobiegać? W ogóle pytanie też, czy da się zapobiegać takim wodom? No, skończmy kwestię Odry. No, Odra, znaczy jest zbiornik, bardzo pomógł, ale no nie uratował wielu miast. No, jednak w wielu miastach te podtopienia i to dość rozległe były. Nie zrobiono tego, o czym mówi ta strona ekologiczna. W zasadzie poza jednym przypadkiem, który był zainicjowany przez Fundację WWF Polska i dzięki uporowi właściwie lidera tamtego projektu Piotra Nieznańskiego został ten projekt doprowadzony do końca. Mówię o odsunięciu obwałowań w rejonie Domaszkowa i Tarchalic, gdzie w 97 roku zalało właśnie te dwie wsi.
wsie, tam te wały były bardzo wąskie. Po różnych przepychankach w końcu ten wał się udało odsunąć od Odry, ale w dalszym ciągu wzdłuż Odry mamy potencjalne miejsca, gdzie moglibyśmy ten wał odsunąć, który chroni tylko przysłowiowe buraki i kukurydzę. Gdybyśmy go odsunęli, pozwolili wodzie się tam rozlewać, to na pewno poziom wody we Wrocławiu, Opolu, brzegu dolnym byłby dużo niższy. No ale pana zdaniem Odra jest już bezpieczniejszą rzeką niż była tutaj z perspektywy województwa lubuskiego właśnie, bo my mówimy o podtopieniach, mówimy o jakichś delikatnych zalaniach, ale nie ma tutaj takiego kataklizmu, który widzieliśmy przynajmniej w 1997 roku. No to jakbym powiedział tak, no przyjdzie woda, to zobaczymy. No mamy sytuację dość korzystną, że nie nałożyły się fale powodziowe z Bobru i z Odry, prawda? Fala z Bobru już płynie, już woda w Odrze się podnosi, natomiast ta główna fala z Odry do Lubuskiego dopływa. No więc to jest, bym powiedział, no szczęśliwy traf, no ale nie możemy bazować na szczęśliwych trafach, musimy się przygotować na czarne scenariusze, szczególnie, A jakie to są czarne scenariusze, patrząc w przyszłość, dla Odry? No czarny scenariusz jest taki, że nakładają się fale powodziowe z Nysy Kłodzkiej, Nysy Łużyckiej, Bobru i samej Odry i Bystrzycy i mamy dużo wyższy poziom niż w tej chwili, albo pada dłużej i mamy jeszcze większy opad. No musimy mieć świadomość, że mamy katastrofę klimatyczną. I wszystkie prognozy klimatologów się sprawdzają, to znaczy w Polsce generalnie opad będzie na podobnym poziomie, jaki był poprzednio, ale inaczej się będzie rozkładał, to znaczy będziemy mieli długotrwałe okresy suszy, kiedy ziemia jest sucha, to wtedy woda słabo w nią wsiąka, a potem będziemy mieli gwałtowne opady, deszcze nawalne, kiedy w ciągu paru dni spada opad, nie wiem, no 3-miesięczny albo półroczny. Czy ten Niż Genueński, z którym mieliśmy teraz do czynienia, tam przecież się złożyło na to naprawdę okoliczności, były bardzo nieprzychylne, bo kilka czynników się na siebie nałożyło, które zazwyczaj na siebie się nie nakładały. Tutaj była kumulacja tego. No, pana zdaniem te zmiany klimatyczne, z którymi się zmagamy, one będą potęgowały tego typu zdarzenia i nakładanie się na siebie tego typu zjawisk? Tak, ewidentnie tak i naprawdę musimy brać byka za rogi i nie tylko mówić, ale zacząć się adaptować do zmian klimatu, bo te zmiany już są i będą jeszcze większe. Bo tak sobie wypisałem takie kwestie, o których się mówiło od lat, a których ludzie związani z ochroną przyrody, z ochroną klimatu zwracają uwagę, że w dalszym ciągu nie są respektowane w Polsce. Chodzi o retencjonowanie wody, chodzi o przekształcanie systemu hydrologicznego, który ma sprzyja raczej odpływowi, a nie retencji tej wody. Za dużo rowów melioracyjnych, za dużo naprostowanych rzek i za mało dbamy o torfowiska i renaturyzację cieków wodnych. Pan się z tym zgadza? Absolutnie tak. Do tego jeszcze bym dodał i pewnie pomału będziemy zmierzać do Kotliny Kłodzkiej. W dalszym ciągu nie jest respektowana, doceniana rola lasów wodochłonnych. Proszę zwrócić uwagę, że górne części zlewni to są głównie obszary zalesione i tam jest potencjał na zatrzymywanie wody. Oczywiście nie ma szansy zatrzymać całego takiego opadu, który się zdarzył w Kotlinie Kłodzkiej, bo tam padało miejscami 400 mm, ale gdyby las pod Śnieżnikiem i generalnie lasy w Kotlinie Kłodzkiej były wyłączone z użytkowania, gdyby nie były poprzecinane tak zwanymi lasostradami i szlakami zrywkowymi, które jak leje deszcz, taki jak był, to stają się po prostu rynnami do spuszczania wody na dół. No więc gdyby nie było tego użytkowania, nie było tych szlaków, to ewidentnie więcej wody można byłoby w tym lesie zatrzymać. No więc czas jest na to, żeby mówić nie tylko o lasach społecznych, czy lasach, jak to dyrektor generalny Lasów Państwowych powiedział, o nadleśnictwach puszczańskich. Chodzi o to, żeby w miejscach, gdzie lasy mogą być tymi gąbkami do zatrzymywania wody, żeby ta gospodarka leśna tam się również zmieniła.
No to zapytam o tę kotlinę kłoską, do której tak naprawdę zmierzaliśmy w tej rozmowie, do tych przyczyn tej powodzi, z którą dalej się przecież w Polsce południowo-zachodniej zmagamy. Pana diagnoza tego, co się stało i takie najważniejsze kilka punktów przyczyn, dlaczego to się wydarzyło i dlaczego to się musiało wydarzyć, bo niektórzy mówią, że faktycznie ten niż genuański, ta cała akumulacja tych wszystkich niedobrych rzeczy, ona doprowadziła do tego oczywiście, ale praprzyczyny tego wszystkiego leżą gdzie indziej. No więc tak, po pierwsze wmawia się ludziom, znaczy władze wodne, że takie nazwę, wmawiają ludziom, że wały i zbiorniki dają im bezpieczeństwo. No nie, no niestety, ale wszystkie zbiorniki, wszystkie wały są budowane na określoną wodę przy określonych założeniach. Jeśli spadnie wody więcej, jeśli spłynie wody więcej, to bardzo często te urządzenia zawodzą, a wtedy jeszcze pogarszają sytuację. No więc tak, po pierwsze nie mówi się ludziom o tym zagrożeniu. Po drugie, kotlina kłodzka to naprawdę jest, jeśli chodzi o powódź, no bardzo złe miejsce do mieszkania, tak bym to określił. To jest piękne miejsce, ale bardzo niebezpieczne, bo tam woda praktycznie ze wszystkich stron do tej kotliny spływa, która jest dość gęsto zaludniona. No i w związku z tym, nie wiem, no od 97 roku, bo od tego zaczęliśmy, moim zdaniem, czego nie zrobiono tam, to zupełnie nie przereorganizowano przestrzeni tych miejskich i wiejskich, to znaczy w dalszym ciągu wszystkie instytucje i te infrastruktura wrażliwa jest w miejscach narażonych, na bardzo mocno narażonych na powódź. Nie ma czegoś takiego jak indywidualna adaptacja budynków. No, można zrezygnować na przykład z zajmowania parteru budynków, skoro ten parter jest bardzo często zalewany. W kotlinie kłodzkiej tamte podtopienia są dużo częściej niż tylko w tych trzech latach, o których mówimy. No więc po pierwsze lasy, po drugie indywidualne przygotowanie do powodzi. No i pewnie nie unikniemy w tej rozmowie tematu zbiorników, który widzę w internecie dość jest mocno, że się tak wyrażę, grzany. No pytanie, powiem, czy tak, on jest grzany z przyczyn takich, że doszło do katastrofy i teraz trzeba o czymś mówić, kolokwialnie mówiąc, na coś zrzucić, czy faktycznie one by tutaj zapewniły bezpieczeństwo, bo tutaj też są zdania podzielone. Dobra, to zacznijmy od tego, co się wydarzyło. No fakty są takie, że pękł zbiornik, został przelany, a potem przerwany suchy zbiornik w Stroniu Śląskim. I gdyby nie ten zbiornik, to straty w Stroniu, w Lądku, w tych wszystkich miejscowościach wzdłuż Białej Lądeckiej i tak samo straty w Kłodzku byłyby dużo niższe. To widać wyraźnie na hydrogramach, że tam fala, szczególnie na wodoskazie w Kłodzku, widać, że tam fala już w zasadzie doszła do szczytu i potem jest nagły skok, który prawdopodobnie, nie mówię, że tylko, ale w znacznym stopniu był spowodowany właśnie przerwaniem, przelaniem się wody przez ten zbiornik i zniszczeniem tego zbiornika, i wtedy był taki skokowy wzrost przepływu i stanu wody. Co gorsza, ludzie stamtąd mówią, że w ogóle nie było wcześniejszego ostrzegania. W sensie, no jest tak w Polsce, że nie ma systemu, który informuje ludzi mieszkających poniżej zbiornika, jakie jest zagrożenie, co się może wydarzyć po awarii takiego zbiornika. A jeśli chodzi o te zbiorniki, których nie zbudowano i czym się teraz próbuje obwiniać ekologów, to chcę wyraźnie powiedzieć, że w sprawie zbiorników w Kotlinie Kłodzkiej Koalicja Ratujmy Rzeki zajęła bardzo jednoznaczne stanowisko i ono jest w dalszym ciągu, wisi na naszej stronie, można to sprawdzić. A mianowicie, według naszych obliczeń, te zbiorniki, nawet gdyby je wszystkie zbudowano, niewiele by zmieniły, niewiele by pomogły, a skala wysiedleń i zniszczeń pod budowę tych zbiorników naszym zdaniem nie usprawiedliwiała ich budowy. No dlatego też protestowali sami mieszkańcy, sami ludzie, no bo oni chyba też na bazie badań i analiz, no takich samych argumentów używali.
No ludzie protestowali, ponieważ dowiedzieli się w ostatniej chwili, w zasadzie jak już projekt był na stole, dowiedzieli się, że na przykład pół wsi musi być wysiedlona, bo tam zaplanowano zbiornik. Czyli cały proces projektowania i planowania tych zbiorników z projektu Banku Światowego odbywał się w zaciszu gabinetów i biur projektowych. W ogóle bez udziału tych mieszkańców. I tak jak powiedziałem, położono na stole gotowy projekt i powiedziano ludziom, a teraz, prawda, decydujcie, bo my musimy tu zbudować zbiornik. No nie tak to się powinno odbywać. Do tego jeszcze, tak jak powiedziałem, ten projekt Banku Światowego tylko się skupił na kilkunastu nowych zbiornikach, natomiast w ogóle pominął te kwestie adaptacyjne do zmian klimatu, te kwestie zagospodarowania przestrzeni w zlewni, zwiększenia wodochłonności lasu, zwiększenia odporności budynków na zalanie. Jeszcze tylko jedno pytanie na koniec, bo czas nas goni. W kilku zdaniach, jaka dla Pana, według Pana jest, jakie jest lekarstwo na to, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła, bo wiemy i wiele osób na to wskazuje, że przy obecnym tempie zmian klimatycznych to może zdarzać się coraz częściej, więc co się powinno wydarzyć? Mówię o tym konkretnym miejscu, żeby to się tam nie powtórzyło. Znaczy przede wszystkim trzeba przeanalizować to, co się tam wydarzyło. To po pierwsze, pomoc ludziom w odbudowie i w ogóle w pozbieraniu się z tego wszystkiego. To ja tam nie byłem, ale widzę, co się tam wydarzyło i widzę rozpacz tych ludzi. No to jest, sytuacja jest naprawdę tam straszna. Więc po pierwsze trzeba tym ludziom pomóc. Po drugie, nie możemy działać na hura, to znaczy słyszałem już, premier zapowiedział, że mieszkańcy dostaną zasiłek, zdaje się 200 tysięcy na odbudowę domu. No więc jeżeli domy są zrównane z ziemią, jeżeli tych domów tam fizycznie nie ma, to naprawdę jest dobra okazja do tego, żeby tym ludziom zaproponować, żeby jednak przenieśli się w inne miejsce, które nie jest zagrożone zalaniem za następne kilka lat. Więc takich kilka kroków myślę, że jest do zrobienia już i teraz. Jeśli chodzi o instytucje publiczne, jeśli chodzi o samorządy stamtąd, no to też jest, wydaje mi się, okazja do tego, żeby pomyśleć o reorganizacji przestrzeni tych terenów zurbanizowanych, żeby one były mniej narażone na zagrożenie powodziowe. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Engel z Koalicji Ratujmy Rzeki, prezes Fundacji Green Mind i członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody był Państwem moim gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A to była rozmowa dnia. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.